The concert. The light and the concert. Przede wszystkim ten piknik sportowy jest organizowany w ramach Dni Gniezna. Dlatego też zaprosiliśmy wszystkie kluby sportowe, wszystkie organizacje pozarządowe, które zajmują się sportem, po to, by zaprezentowały siebie, swoją działalność i możliwości rozwoju talentów sportowych. Cieszę się bardzo, że praktycznie cały rynek jest wypełniony. Są kluby sportowe, są kluby, które działają przy szkołach, nie tylko podstawowych, ale średnich, a także przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, która obchodzi dzisiaj swoje dziesięciolecie. Także prezentuje się Szkoła Wyższa Milenium. Jest Bank Gospodarki Żywnościowej, no i przy tym jest Jarmark Staroci. Każdy ma możliwość dostosowania swojego talentu, przystosowania i ćwiczenia w klubie, który sobie wybierze. Jest szansa, żeby zapoznał się z tym, co można zrobić, jak można ćwiczyć, żeby osiągnąć sukces, żeby siebie zrealizować. Dlatego cieszę się, że jest tylu gnieźnian, że są młodzi i rodzice i chcą ćwiczyć w naszych klubach, bo to już jest, samo zainteresowanie potwierdza, że faktycznie Gniezno jest otwarte na sport, bo jesteśmy nielicznym miastem w Polsce, które tyle środków przeznacza na różne kluby sportowe, na różne organizacje sportowe. Wiadomo, że nigdy pieniędzy nie starcza dla wszystkich, ale w miarę możliwości te pieniądze są dzielone dla tych, którzy robią wiele dla gnieźnieńskiego sportu. Piłk tenisowy, co nam daje? No bardzo. Całe społeczeństwo Gniezna może przyjść zobaczyć, że oprócz piłki nożnej istnieją również inne sporty, bo głównie tutaj piłka, dużo piłki stoi, ale jest też inny. Tenis ziemny jest koszykówka, jest pływanie, widzę, wystawiają się wszystkie kluby. Można sobie z ciekawością zobaczyć jaką mają ofertę i wziąć w przyszłości, zapisać dziecko przede wszystkim już na takie zajęcia sportowe, żeby się dzieci rozwijały fizycznie. Nie tylko poprzez naukę w szkole, przez WF-y, ale też przez inne rodzaje sportów. Do tego serdecznie myślę, że w imieniu swojego też klubu tenisowego UKS Mecz Gniezno i Szkoły Tenisa na Roosevelta Laubica zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w tenisie ziemnym i w innych sportach. Niech dzieci uczą się i ruszają. Mamy okazję wystawić nasze stoisko. Reprezentujemy nasz odmienny styl trenowania, bo trenujemy z ketlami. Ket wygląda ket i właśnie z nimi trenujemy. Oprócz tego capoeira, to jest nasza baza. Rok temu też wystawialiśmy capoeira i całkiem fajnie to wyszło. Biegło nas około 12 osób. Dwie osoby z nas nie ukończyły biegu. Jakie miejsca? Najlepszy czas naszej grupy to było poniżej 40 minut, 39 minut. Później drugi najlepszy czas to było 43 minuty, a reszta ukończyła poniżej godziny. Zapraszamy wszystkich do trenowania capoeiry. Capoeira to jest sport dla każdego, każdy znajdzie coś dla siebie. Capoeira ma wiele aspektów, jest taniec, muzyka, śpiew, akrobatyka, samoobrona, więc każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku. No i to tyle. Zapraszamy na Artyleryjską 1, Centrum Capoeira. Co nam daje udział w pikniku? W pikniku przede wszystkim chcemy się pokazać, chcemy troszeczkę się zareklamować, choć słowo reklama w przypadku sportu dzieci i młodzieży to jest, myślę, no, trochę niewłaściwe. Chcemy przede wszystkim pokazać społeczeństwu Gniezna, że istnieje taki klub, że ma piękne tradycje, bo istniejemy już naprawdę blisko 3 dekady. Mamy w swoich szeregach bardzo utytułowanych zawodników, od mistrzów Polski po reprezentantów kraju, reprezentantów na wszystkich praktycznie dystansach. Także chcielibyśmy, aby ten nasz, bo my generalnie trenujemy w zaciszu naszych obiektów sportowych, czasami jesteśmy widoczni na biegu, na trasach biegowych wokół Gniezna, czasami na trasach rowerowych, natomiast generalnie to jest sport, który wymaga bardzo mrówczej pracy i nie jesteśmy tak widoczni jak inne sporty typu żużel, typu piłka nożna i myślę, że chcielibyśmy troszeczkę właśnie zademonstrować to, co na co dzień, tym czym na co dzień się zajmujemy i to, co dla nas jest najważniejsze. Siedziba naszego klubu znajduje się na basenie gnieźnieńskim, także łatwo jest do nas dostać.
dotrzeć. Jest to taki punkt orientacyjny. Treningi rozpoczynamy o godzinie 6.15, 6.30 rano, więc oczywiście rano jesteśmy dostępni. Są na stronach internetowych podane wszystkie numery telefonów do wszystkich naszych tutaj działaczy klubowych, także bardzo chętnie zapraszamy do kontaktu. A kogo byśmy widzieli? Widzimy wszystkich. Triatlon jest to sport masowy, tak samo jak bieganie i zachęcamy wszystkich, którym zdrowy styl życia, którym aktywność fizyczna jest bliska i którzy chcieliby się sprawdzić na dystansach różnych, bo triatlon odbywa się na dystansach od super sprintów, gdzie rywalizujemy na 200-300 metrach pływania, 10 roweru i 2-3 biegu, różnie, bo to organizatorzy czasami wymyślają sobie różne dystanse, po dystans Ironmana pełnego, klasycznego, w którym też zawodnicy Diamentu Gniezno w historii startowali, więc triatlon jest taką fajną dyscypliną sportu, która, ja kiedyś trenowałem kolarstwo i to jest tak, że przygotowujemy się do imprez sportowych i no zastanawiamy się, czy możemy pobiegać. Trenerzy kolarstwa z reguły zawodnikom od pływania mówią, że pływanie w sezonie nie jest wskazane, bieganie również, bo trochę inne partie mięśni pracują. Także dla wszystkich tych, komu jest bliskie pływanie, jazda na rowerze, bieg, triatlon jest, można powiedzieć, sportem uszytym na miarę. Także wszystkich tych bardzo, bardzo zapraszamy do udziału w naszych zajęciach. Nasz udział w tej imprezie ma właściwie dwa zadania. Po pierwsze, chcemy się zapromować na terenie miasta Gniezna jako jeden z wielu klubów sportowych. A po drugie, chcemy się też również poszczycić naszymi osiągnięciami, które mamy od początku naszej działalności. Mamy nadzieję, że zainteresujemy tu gnieźnińską publiczność naszą propozycją. Kierujemy ofertę nie tylko dla dzieci, ale również dla młodzieży i osób dorosłych. Nasz wachlarz jest bardzo szeroki i zapraszamy w związku z tym do klubu, do siedziby, gdzie można uzyskać więcej informacji i zapisać się do naszego stowarzyszenia. Klub znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Witkowska Wolności, dokładnie siedziba mieści się w siłowni Diament. Treningi mamy od poniedziałku do piątku, co prawda są to różne grupy wiekowe, ale od godziny 17 praktycznie sala jest otwarta i można przyjść się, zorientować, jak to wygląda i ewentualnie się zapisać. To znaczy, że jest to przede wszystkim możliwość zaprezentowania naszego klubu tutaj na gnieźnińskim rynku. Na szczęście dzisiaj dopisuje pogoda, liczymy na to, że wielu mieszkańców naszego miasta pokaże się tutaj. Są już zapytania młodych, małych dzieci o to, kiedy są treningi, a więc liczymy, że również i z tego pikniku uda nam się pozyskać kolejnych adeptów naszych tutaj w koszykówce. Dzieci się tutaj zbierają, jest grupa koszykarzy zarówno i koszykarek z klubu TS Basket, rozegrali już między sobą kilka spotkań. W tej chwili dzieci poszły korzystać również z wielu atrakcji, które tutaj zostały przygotowane na rynku. Mamy nadzieję, że za chwileczkę zgłoszą się być może ci młodzi piłkarze, może ktoś inny będzie chciał spróbować swoich sił w koszykówce i wtedy dla nich zorganizujemy jakieś gry, zabawy, a może i nawet jakiś krótki mecz pokazowy dla nowych zawodników. Warto też tutaj dodać, za tydzień 24 maja od godziny 14 na Orliku na Wierzbiczanach przy ulicy Małej odbędzie się festyn pod hasłem Nie ma majówki bez koszykówki. Tam przewidzieliśmy troszkę więcej atrakcji koszykarskich, m.in. Łukasz Biedny, uczestnik programu Mam Talent, jeden z najlepszych dunkerów, a więc ludzi, którzy pięknie latają nad koszami, wykonują wsadę, pokazy ballhandingu w wykonaniu naszych zawodników, ale podobnie jak i tutaj dmuchane zabawki, balony, grill, dużo dobrej muzyki, pokazy taneczne, także gorąco serdecznie zapraszamy wszystkich na majówkę. Jeszcze raz przypomnę, 24 maja, start godzina 14. Witam serdecznie. Jeśli piknik sportowy, to oczywiście nie może zabraknąć tutaj Gnieźnińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zakład budżetowy realizuje zadania własne miasta z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dysponujemy i zarządzamy dość pokaźną bazą sportową, a wśród niej jest basen, hala sportowa przy ulicy Jolenty, hotel, korty tenisowe, kompleks sportowy z halą sportową i boiskiem do hokeja na trawie przy ulicy Paczkowskiego, 4 obiekty boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012. Jest to także stadion żużlowy, stadion piłkarski,
W związku z powyższym no jest gdzie uprawiać i krzewić tą tężyznę fizyczną, ponieważ zarządzamy tą bazą, nieodzowna jest również w tej materii współpraca z klubami sportowymi w różnych obszarach. Wspomnę tylko o kilku fajnych inicjatywach, które się dawno, dawno temu zrodziły i są kultywowane, kontynuowane po dzień dzisiejszy, a są to sekcje pływackie i triatlonowe, które funkcjonują w porozumieniu z Gnieźnieńskim Towarzystwem Triatlonowym Diament. Są to sekcje koszykówki żeńskiej i męskiej, które tutaj zajęcia realizujemy przy współpracy z Miejskim Klubem Koszykówki Gniezno, a także Towarzystwem Sportowym Basket. Jest to także sekcja tenisa stołowego, tutaj współpraca dalekosiężna, wieloletnia z Klubem Sportowym Stella. Prowadzimy także samodzielne szkółki, pochwalę się tylko szkółką Żaka i Orlika piłce nożnej. Są to zajęcia adresowane dla dzieci w wieku do 9 roku życia i wiele, wiele, wiele innych. Jeśli chodzi o gamę zajęć sportowo-rekreacyjnych, to bardzo szeroką proponujemy na Gnieźnieńskim basenie. Poza tradycyjną formą pływania, tak, którą można na co dzień realizować, którą każdy chętny może na co dzień realizować, na tym obiekcie proponujemy formy, różnego rodzaju formy sportowo-rekreacyjne, a także rehabilitację. Poza kursami nauki i doskonalenia pływania jest to także rehabilitacja w wodzie, aquaerobik, aerobik, zajęcia fitness, spinningowe, sala ćwiczeń siłowych, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rewalidacyjne dla osób z nadwagą. Także jest tego dosyć sporo. Każdy, nawet myślę wybredny, klient znajdzie i poszuka coś dla siebie. Zapraszamy wszystkich, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a także rodziny z dziećmi, w tym rodziny wielodzietne. Pochwalę się, że ośrodek jako pierwsza instytucja w tym mieście, mam nadzieję, że jako pierwsza, wprowadził ofertę biletów rodzinnych dla rodzin 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3, a także 5 plus. Tej oferty w latach poprzednich nie było. Pojawiła się również w roku bieżącym oferta pod nazwą Karta Seniora. Poza tymi wszystkimi zajęciami organizujemy również mnóstwo zajęć w okresie ferii zimowych, a także ferii letnich. Są to turnusy półkolonijne adresowane dla dzieciaków z miasta Gniezna, z naszych gnieźnieńskich placówek oświatowych. Są to zajęcia dedykowane dla dzieci do 14 roku życia, okraszone również mnóstwem zajęć tutaj nie tylko sportowych, ale także oświatowych, z wyjazdami poza Gniezno, ze zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc, pobytami na terenie gospodarstw agroturystycznych. Są to także promocyjne wejścia na gnieźnieński basen, turnieje w różnych dyscyplinach sportowych i wiele, wiele, wiele innych. Nie będę wszystkiego zdradzał, odsyłał Państwa na strony internetowe ośrodka www.gosir.gniezno.pl. Tam znajdziecie Państwo pełną gamę i całą ofertę, jaką adresujemy dla mieszkańców miasta Gniezna, ale nie tylko, bo z naszych obiektów również korzystają osoby z terenu powiatu gnieźnieńskiego, ale również osoby z całego kraju, które przyjeżdżają na wypady pobytowe, weekendowe, przyjeżdżają po to, aby szkolić się w różnego rodzaju formach obozów szkoleniowych, treningowych. Także serdecznie zapraszam. Dzisiaj mamy trzeci piknik sportowy. Już od 3 lat, jak co roku, wystawiamy tutaj nasze stoisko, które widać. Przede wszystkim jest to dla nas promocja, tak? Możemy pozyskać nowych członków, nowych klubowiczów. Przede wszystkim jest to młodzież szkolna w wieku gimnazjalnym, licealnym, ponieważ jesteśmy uczniowskim klubem sportowym. Na naszym stoisku można się zapoznać, w czym bierzemy udział, czyli są to zawody, hubertusy, ale również zwykłe lekcje jazdy konnej. Dzisiaj również jako klub bierzemy udział w jeździeckim Pucharze Gniezna w Stadzie Ogierów, gdzie również nasze zawodniczki reprezentują tutaj jeździectwo w Gnieźnie. Jeśli chodzi o dzisiejszą imprezę, jesteśmy organizatorami pierwszego, można powiedzieć śmiało, otwartego maratonu pływackiego. Sprzęt, który tutaj widzimy, jest po raz pierwszy prezentowany w Polsce na otwartym powietrzu.
No impreza daje nam na pewno promocję, dobrą promocję klubu. Możemy propagować jeden z lepszych sportów, jaki można uprawiać, dzięki któremu dzieci, powiedzmy, zażywają jakiejś aktywności fizycznej. Szukamy, nie ukrywam, przyszłych pływaków na dzisiejszej imprezie, jak i również szukamy potencjalnych inwestorów do tego sprzętu, który używany jest na całym świecie przez profesjonalnych pływaków, a my właśnie takimi chcemy być. Sprzęt ten działa na zasadzie prądu wodnego, czyli tam jest mechanizm, który uruchamia falę wodną, która woda krąży wokół basenu, wraca w tamto miejsce i ponownie, powiedzmy, atakuje zawodnika. Jest możliwość regulacji tego za pomocą pilota. I wtedy możemy takiego psikusika zrobić koledze i mu trochę falę przyspieszyć. Wtedy do prędkości 54 sekundy na setkę, czyli powiedzmy naprawdę wyczynowy sprzęt. Nazywam się Maciej Kiełpiński, jestem szefem do spraw wyszkolenia w MKP, w klubie pływackim MKP Kontra Gniezno. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 5 do 100 lat do udziału w naszych zajęciach, które odbywają się codziennie o godzinie 19 w obiekcie Gosiru, oczywiście na basenie miejskim.